Nadzieja matką głupców, wszyscy nim nie jesteśmy. Chcąc zdobywać prestiż po trupach i w presji, spadamy w przepaść życia piramidalnego, gdzie struktura społeczna opiera się o budowanie ego. Co z tego, że masz więcej materialnego, gdy w tym samym czasie ktoś omija głodnego? Nawet nie spojrzy na niego, tyle już straciliśmy. Człowieczeństwo znika, do tego dopuściliśmy. Co to za pani ciemną szatą okryta? Codziennie ją spotykam i o imię pytam. Kiedy mi odpowiada, moja pania jest poryta, bo oto mi mówi, mam na imię Znieczulica. Co to za pani ciemną szatą okryta? Codziennie ją spotykam i o imię pytam. Kiedy mi odpowiada, moja pania jest poryta, bo oto mi mówi, mam na imię Znieczulica. Co to za pani ciemną szatą okryta? Codziennie ją spotykam i o imię pytam. Kiedy mi odpowiada, moja pania jest poryta, bo oto mi mówi, mam na imię Znieczulica. Co to za pani ciemną szatą okryta? Codziennie ją spotykam i o imię pytam. Kiedy mi odpowiada, moja pania jest poryta, bo oto mi mówi, mam na imię Znieczulica. W kagańcu przeszłych zdarzeń i minionych dni idzie człowiek ponoć mądry typ. Lecz dlaczego ma na kostkach swoich łańcuchy? Pracuj, pracuj, no i pracuj, może będziesz lepiej żył. Aż do krwi wypruwa flaki, motywowany dumą. Sumą jego poczynań jest światowy rumor. I nie bacząc na inne istoty jak wirus, pochłania otoczenie, bo to jego przymus. Co to za pani ciemną szatą okryta? Codziennie ją spotykam i o imię pytam. Kiedy mi odpowiada, moja pania jest poryta, bo oto mi mówi, mam na imię Znieczulica. Co to za pani ciemną szatą okryta? Codziennie ją spotykam i o imię pytam. Kiedy mi odpowiada, moja pania jest poryta, bo oto mi mówi, mam na imię Znieczulica.